Pan profesor Jerzy Skup jest dla mnie zarówno kolegą, przyjacielem i właściwie chyba jako jedyny, którzy się będą wypowiadali, mogę powiedzieć, że podwładnym. Tak to było krótko, ale jednak byłem jego szefem przez 4 kadencje i byłem bardzo zadowolony z tej jego pracy, z jego pomocy. Także, no ale przede wszystkim podkreślałbym, że przyjacielem. Myśmy się rodzinnie spotykali, przyjaźnili, a jednocześnie bardzo intensywnie tutaj współpracowali. Powiem tak, był moim nauczycielem akademickim, od tego zaczęło się. Potem był promotorem mojej pracy magisterskiej, a następnie opiekunem naukowym i promotorem doktoratu. Ale to tak oficjalnie. Natomiast chciałbym, żeby mógł o mnie powiedzieć, że ja jestem jego przyjacielem, a on na pewno jest moim przyjacielem. Oprócz tego jest oczywiście mentorem, mistrzem i ktoś, komu zawdzięczam właściwie moją karierę zawodową i to w ogóle, że zostałem na Politechnice Opolskiej, albo w ogóle, że zająłem się nauką. To jest coś, co by się nie wydarzyło, gdyby nie profesor, który właściwie, to było takie duże zaskoczenie dla mnie, dla Marcina, że nam to zaproponował, że właściwie to nie wiedziałem, co miałem odpowiedzieć, bo to było, myśmy chcieli obrać karierę zawodową, elektrownia, zakład energetyczny, natomiast no, nie przypuszczaliśmy, że jesteśmy w stanie być wykładowcami na Politechnice. Osobą, która uwierzyła, że na Politechnice Opolskiej, uczelni technicznej, z nazwy i z działania może działać zespół artystyczny. W 2006 roku powstała Orkiestra Politechniki Opolskiej, a przyczynkiem do tego było rozdanie dyplomów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, które odbywało się na Katowickiej. Ponieważ uczelnia ma świetne relacje z zespołem szkół elektrycznych, który wówczas prowadziłem orkiestrę i zaczynałem swoje kroki dyrygenckie z zespołem orkiestry tętej, w związku z tym po tym rozdaniu zaproponowałem, czy może być taka możliwość, abyśmy połączyli się i próbowali wspólnych sił również na uczelni. Była to pierwsza osoba, która zaufała. My od samego początku bardzo były miłe relacje i przede wszystkim profesor był taką osobą, która umiała słuchać, bardzo słuchał, ale jednocześnie miał też swoją koncepcję, jeśli chodzi o relacje i tworzenie tej orkiestry, za co jestem bardzo wdzięczny. Orkiestra działa do dziś. Profesor Skup jest dla mnie przede wszystkim profesorem, który jest nie tylko teoretykiem, ale praktykiem. Oczywiście doświadczyłem tego osobiście, bo poznałem profesora Skubisa w 1990 roku. Nie było to spotkanie przypadkowe. Znalazłem się w jego gabinecie, pamiętam dokładnie ten dzień, jako petent, właśnie z propozycją nawiązania współpracy, wykonania dość dużej pracy badawczej na rzecz elektrowni Opole. Podjął się tego tematu i tu widziałem właśnie jego profesora jako praktyka chodzącego po kotle, prawda? Pomiary trwały w sumie 3 lata w bardzo trudnych warunkach. Trwały po parę godzin. W ogóle atmosfera była taka dla otoczenia, dla ludzi, dla spawaczy była taka dość dziwna, bo raptem pojawiła się aparatura, komputery, mierniki i ta ich praca okazała się bardzo ważna. Także praca się zakończyła wielkim sukcesem w sumie, natomiast potem nawet spotkałem się z takimi opiniami ze strony spawaczy, że dziwili się, żałują, że już dalej tam nie jesteśmy. Więc mówię, to dla mnie jest rzadki przypadek, żeby profesor znalazł czas na takie praktyczne wykonanie badań, bo to była po prostu ciężka, no nie chcę mówić czarna, ale ciężka, ciężka robota na kotle. Profesor Jerzy Skubis jest dla mnie przede wszystkim mentorem. Bardzo wielu rzeczy się od pana profesora nauczyłem. A przede wszystkim tego, że powinno się pracować dla ludzi i służyć ludziom. I te idee są dla mnie istotne, dla mnie ważne. Ta otwartość na ludzi, ta chęć współpracy, ta chęć rozwoju. Oczywiście to musi być balans pomiędzy rozwojem całej jednostki, jaką jest Politechnika Opolska, ale też pamiętanie o tych wszystkich osobach, które tworzą tą naszą społeczność. Profesor Jerzy Skubis jest dla mnie dobrodziejem
i z Stanisławem najlepiej kojarzy mi się jego postać. Dobrym człowiekiem, z którym współpracowałem wiele lat. Profesor Skubic jest moim autorytetem, nie tylko w dziedzinie naukowej, bo przecież pokazał nam w zespole wszystkim, jak pracować, że warto pracować, że warto osiągać wyniki naukowe i że można te wyniki naukowe przekuć we wdrożenia w przemyśle, że można te wyniki naukowe prezentować właśnie w takich warunkach technicznych i weryfikować się w rzeczywistości, bo to jest trudne. Wykonać coś w laboratorium i potem przekuć to na grunt praktyczny. A profesor pokazał, że są takie obszary i że warto w tym obszarze się realizować. Ale profesor jest też dla mnie autorytetem takiego organizatora. Osobą bardzo zorganizowaną, która ma marzenia, która pokazuje, że warto mieć te marzenia i pokazuje, że można te marzenia skutecznie realizować. Przykładem tego jest drugi kampus. Przykładem tego jest wiele inwestycji, które były zrealizowane w latach, kiedy profesor był rektorem uczelni. Od niego się wiele nauczyłem. Nauczyłem się naukowo, nauczyłem się organizacyjnie, ale też nauczyłem się życiowo, ponieważ te wartości, którymi profesor się kieruje, są też dla mnie bliskie i wydaje mi się, że on dla nas w zespole stanowi takie niezłe wsparcie i jest takim naszym mentorem i ojcem. Szefem i człowiekiem orkiestrą. Tak bym to zinterpretował, bo to jest człowiek, który w każdym obszarze, czy to nauki, czy dydaktyki, organizacji, czy przede wszystkim w życiu społecznym, potrafi zawsze pomóc. Przynajmniej ja tak tego doświadczyłem. Profesor Skubic jest dla mnie prorektorem i rektorem, z którym najdłużej pracowałem, bo kiedy zatrudniałem się na rok na Politechnice, on został wtedy prorektorem i tak się złożyło, że pracownia, w której zostałem zatrudniony, potem dział, były kierowane właśnie, czy podlegały pod profesora Skubica. Charakteryzowałbym Jurka Skubica jako budowniczego Politechniki. I to w paru aspektach. To znaczy, po pierwsze materialnym, kiedy przejmowaliśmy, a to było jeszcze za moich rządów, ten kampus, na którym się znajdujemy, w stanie surowym, to znaczy powojskowym, ja byłem szefem, ale właściwie budowę, odbudowę jego, znalezienie środków, dzięki zresztą Unii Europejskiej w dużej mierze, to jest zasługa Jurka Skubica, jego dynamiki, umiejętności i tak dalej. Więc tą cechę i tą właściwość budowniczego Politechniki od strony prestiżu, od strony naukowej, od strony pozycji, ale również materialnej, która jest niezwykle ważna, to zawdzięczamy mu i to bardzo cenię, że zdołał zrobić. Najbardziej cenię w nim, że niezależnie kiedy bym do niego przyszedł, zadzwonił, to zawsze znajdzie dla mnie czas, zawsze będzie służył radą, pomocą, życzliwością i to w każdym wymiarze tego słowa. Niezależnie, czy to chodzi o sprawy zawodowe, życiowe. U pana profesora Jerzego Skubica bardzo cenię kulturę osobistą, indywidualne podejście do każdej osoby i rozmówcy, jak przede wszystkim bardzo wielką wrażliwość. I to jest nie tylko wrażliwość na drugą osobę, ale również wrażliwość względem sztuki. Jest osobą bardzo oczytaną i jest osobą w ogóle ciekawą świata, więc wielokrotnie, wiele razy pytał się na mnie na temat orkiestry, no i to były bardzo nieraz szczegółowe i wnikliwe pytania. Przede wszystkim samodyscyplinę, dobrą organizację. Pamiętam, ile razy do niego przychodziłem, bo potem byłem pracownikiem już Politechniki Opolskiej, z jakimkolwiek problemem, to sprawa kończyła się napisaniem na karteczce jakichś tam informacji, co świadczyło, że po prostu temat jest załatwiony. To w przypadku szefa jest bardzo cenna sprawa, bo nigdy nie trzeba było przypominać, chodzić dwa razy. Każda sprawa kończyła się po prostu decyzją. Najbardziej cenię zaangażowanie, szczerość, otwartość i takie pozytywne patrzenie na każdego. Każdy u profesora ma zawsze szansę, aby coś można było zrobić, pokazać, osiągnąć. Nigdy nie był zamknięty na innych ludzi. Profesorze, najbardziej cenię spokój i mądrość. Miałam okazję spotkać się z tak niezwykłym człowiekiem, i ten spokój, jego mądrość emanujący z niego naprawdę jest
cudownie zachwycającym. Determinację w dążeniu do celów i radość z sukcesów uczelni i swoich wychowanków. Profesorze, najbardziej cenię skuteczność, ponieważ pokazuje, że wszystkiego praktycznie, czego się dotknie, przekuwa się w zrealizowaną rzecz i w sukces. Cenię również w nim to jego dążenie wytrwałe do celu. Cenię w nim to, że dostrzega ludzi, że potrafi dostrzegać ludzi i wierzy w ludzi. Bo nie byłoby mnie na uczelni, gdyby nie to, że profesor na piątym roku studiów pozwolił napisać pracę u siebie, zainspirował tą pracą, motywował. Cenię również w nim to, że potrafi z ludźmi rozmawiać w sposób motywujący, że potrafi wyzwalać z ludzi energię i te pokłady energii, których my na co dzień nawet nie jesteśmy w stanie zauważyć. I myślę, że właśnie efektem tego jest szkoła, którą stworzył tutaj, szkoła naukowa, szkoła osób, które potrafią pracować organizacyjnie i które popierają jego wartości i będą kontynuować to w przyszłości. Prawdomówność i wyrażenie trudnych spraw, z którymi się na przykład nie zgadza szef, w sposób bardzo delikatny i szef potrafi też zbudować człowieka, jeżeli człowiek przychodzi zniechęcony. Ja tak przynajmniej miałem podczas habilitacji, doktoratu, że powiedziałem, nie, to nie jest dla mnie. Przychodziłem z nastawieniem, rezygnuję. A po wyjściu od szefa, przecież to jest wszystko oczywiste, proste, jedziemy dalej do przodu, nie? Także motywacja do pracy to jest coś, czego nie spotkałem na Politechnice w takim wymiarze jak u profesora Skubisa, zwanego przeze mnie szefem. Najbardziej cenię w nim to, że ma wizję tego, że można pójść dalej, można zrobić coś niestandardowego, na przykład powołać orkiestrę, na przykład przenieść się na drugi kampus, na przykład zrobić wiadomości uczelniane, na przykład zajmować się kulturą na uczelni technicznej. Tyle lat tego było. Proszę sobie wyobrazić, że przecież myśmy się znali, zanim mieliśmy habilitację. Wtedy, ośmielę się to powiedzieć, wtedy wydaje mi się, że był to stopień trudniej osiągalny niż teraz. Nie jestem tego pewny, bo wie pani, wszyscy starzy się mądrzą i tam opowiadają różne rzeczy, jak to za nich czasów było dobrze. Ale wydaje mi się, że tak było. I myśmy nieraz wymieniali sobie właściwie uwagi i rozmawialiśmy, jak komu pomóc w habilitacji, jak samemu to zrobić. Myśmy tutaj w uczelni właściwie mieli wyraźny brak kadry. Teraz tego nie odczuwamy, mam bardzo dobrą i obszerną kadrę naukową. Ale wtedy to było żałośnie. A do wszystkich awansów jeszcze w dodatku liczyła się liczba samodzielnych pracowników i do wszelkich uprawnień. Także to była bolączka. I myśmy z Jurkiem mówili zarówno o taktyce, jak i o sprawie naukowej, jak to przebrnąć, jak to dobrze zrobić. Przypominam sobie taką sytuację, gdy profesor mnie odwiedził w Luboszycach, gdzie mieszkam, kiedy jakiegoś popołudnia w jakiejś sprawie przyjechał i gdy chciał przekroczyć moją furtkę, to przywitał go mój owczarek francuski Briar, który był dosyć dużym psem. Profesor obawiał się zwierząt, może nie zwierząt, ale psów na pewno. Natomiast owczarek, jak to owczarek, broni swojego terytorium, czyli mocno szczeka. I profesor zachował się tu jak typowy przechodzień, a jak typowy właściciel psa, który krzyczał z daleka: proszę się nie obawiać, on tylko chce się przywitać, na pewno nie ugryzie. A to tylko spowodowało profesora bojaźń. Natomiast gdy już wszedł do mojego domu, to już stał się jego, przynajmniej z punktu widzenia mojego psa, przyjacielem. I tu nastąpiła pewna przemiana po kilku latach, ponieważ profesor, tak się złożyło, stał się opiekunem, a następnie właścicielem posokowca Bastera. I z osoby, która, można powiedzieć, bała się psów, stał się wielkim ich miłośnikiem, a Baster stał się jego wielkim przyjacielem. Bardzo się cieszymy, że pan profesor, kiedy tylko miał wolny czas, pojawiał się na wielu naszych koncertach. Były to zarówno koncerty z naszych cyklów autorskich,
pojawiał się też często w Brzegu, również w wielu innych miejscach, jak i podczas Opolskiego Ekspresu Dętego i z orkiestrą po Odrze. Zresztą na jednym z takich właśnie rejsów żegnaliśmy pana profesora, kiedy już oddawał swój urząd, dziękując mu jednocześnie za pamięć i opiekę, ale do tej pory jak tylko może spotykamy się i zarówno orkiestrowo i w składach kameralnych. Przede wszystkim dla mnie ważna jest sprawa muzeum i pamiętam, jak właśnie zorganizowałem taki wieczór z rentgenem po powodzi, która miała miejsce w Czarnowąsach i wtedy właśnie profesor Skubis w gronie dość licznych takich darczyńców, którzy się zgromadzili z całej Polski, zaproponował, że za rok przeniesiemy tą kolekcję z tego nieszczęsnego garażu, który uległ zalaniu, do nowo wybudowanego kampusu na trzecie piętro budynku numer 5. No i termin został dotrzymany. Równo rok czasu od 8 listopada 2010, otwarcie było 8 listopada 2011. No i mam w nim duże wsparcie. Po prostu wiem, że jemu na tym, można powiedzieć, troszeczkę takim wspólnym dziecku bardzo zależy, żeby to nadal się rozwijało. Jedną z najważniejszych historii w moim życiu jest historia pierwszego spotkania z profesorem. Był to rok 2006, kiedy miałam największe marzenie założyć chór. I pamiętam tą historię, kiedy umówiłam się wcześniej do pana profesora na spotkanie. Nie pracowałam jeszcze oczywiście tutaj na Politechnice Opolskiej. I pamiętam, że przyszłam na odpowiednią godzinę. Pan profesor zaprosił mnie do swojego gabinetu, był wtedy rektorem. I usiadł właśnie z tym spokojem niezwykłym i mówi do mnie: słucham. A ja wtedy ze swoją energią: panie profesorze, ja mam marzenie. A pan profesor mówi: słucham, proszę opowiedzieć o swoim marzeniu. I powiedziałam: chciałabym, żeby na Politechnice Opolskiej był chór. Marzę o tym, żeby tworzyli go studenci. I pamiętam, że pan profesor właśnie wtedy spojrzał na mnie takim dobrotliwym wzrokiem i powiedział: w takich marzeniach nie można przeszkadzać. Zapraszam panią, proszę tworzyć i dzielić się tą radością i pasją. I tak się zaczęła historia Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej. Wspaniała historia, która trwa po dziś dzień, 17 lat już śpiewają kolejne pokolenia studentów. Pamiętam, jak profesor został wybrany na rektora i nie wyobrażał sobie, że będzie miał do dyspozycji kierowcę, który go będzie woził. Do tej pory sam jeździł w delegację swoim samochodem i jeszcze mieliśmy przygodę, pierwszy wyjazd służbowy z rektorem do Warszawy. O mały włos nie mieliśmy wypadku, ale szczęśliwie dojechaliśmy na miejsce i to był taki początek, a wspólnie przejechaliśmy tysiące kilometrów szczęśliwie. Pamiętam taką bardzo zabawną sytuację, ponieważ był taki okres, że bardzo dużo z profesorem jeździliśmy na różnego rodzaju konferencje, na różnego rodzaju też takie techniczne wydarzenia. I pamiętam, że profesor, który, jak wiemy wszyscy chyba, bardzo lubi muzykę. No i były to czasy, kiedy w samochodach osobowych były odtwarzacze CD, a profesor lubił też być na różnego rodzaju targach, różnego rodzaju takich straganach. No i byliśmy w Kownie na Litwie, pamiętam, i tam profesor dorwał na takim straganie taką litewską muzykę ludową, tak bym to generalnie określił, która pewnie była piękna, ale po słuchaniu przez całą drogę z Kowna do Opola tej oto pieśni, tych pieśni, no mieliśmy już taki folklor totalny w tym samochodzie. Także pamiętam takie wydarzenie i te profesora ulubione płyty, które w naszych samochodach były odtwarzane. Taka fajna anegdota z rzeczywistych pomiarów, bo
Szef to też był człowiek, który mnie, profesora Cichonia, ale myślę, że dużo osób nauczył współpracy z przemysłem. I pamiętam, w jednej z elektrowni byliśmy na pomiarach. Szef zawsze obsługiwał aparaturę, my jako młodsi skakaliśmy i przetwornik przesuwaliśmy po kadzi i zawsze była ręka w górę, to znaczyło, że trzeba przesunąć przetwornik w górę. I nagle skończyłem pomiar, patrzę, aparatura sama została, szefa nie ma. Krzyczę, gdzie jest szef, myślałem, że coś się stało. Ja patrzę, a szef wchodzi na drzewko, na dereń i zaczyna zbierać owoce dereniu. Mówię, szefie, po co? A dereń jest bardzo wartościowym owocem, zobaczysz do czego. Może nie powiem do czego, ale no coś wspaniałego. Także mówię, szefie, ale no nie można tak, tu kamery, zaraz nas BHP wyrzuci. Nie, spokojnie, ja tu jeżdżę od 30 lat, będzie dobrze. Także takie wspomnienia, tych wspomnień oczywiście jest dużo więcej, takich z rzeczywistych pomiarów, wyjazdy o drugiej, trzeciej w nocy, przyjazd o pierwszej w nocy, także właściwie 24 godziny razem z szefem w samochodzie i po prostu to, co on przedstawiał nam, jak podchodzić, jak rozwiązywać różne problemy, no to jest po prostu nieocenione. Tego się w książkach nie wyczyta, ani samemu, żeby samemu do tego dojść, no to by trzeba było lata doświadczeń, a szef nam to po prostu przekazywał i on to czuł jako taką potrzebę naturalną. Pamiętam właśnie profesora z pierwszego spotkania, kiedy przyszedł i ja wtedy poinstruowany przez mojego kierownika, który mówił mi, że trzeba robić wszystko zgodnie ze zleceniami, przyszedł właśnie profesor, ja nie wiedziałem, że on jest profesorem, powiedział, proszę mi zrobić zdjęcia z oscyloskopu. A ja mówię, nie zrobię, dopóki nie będzie zlecenia. I on tak się przestraszył, się zdziwił i potem się dowiedziałem, że to jest prorektor, mój szef. Pamiętam, jak pewnego razu zaprosił mnie do swojego gabinetu, był wtedy prorektorem i powiedział jedną rzecz. Marcin, zegar tyka. Minęło 9 lat od momentu, kiedy zrobiłeś doktorat. Gdzie habilitacja? Ale opatrzność nad tobą czuwa. Przed chwilą był u mnie, no już niestety świętej pamięci, ksiądz prałat Edmund Podzielny, który przyszedł z konkretnym problemem, rozwiązaniem tematu ogrzewania katedry opolskiej. Przecież to są tematy, którymi się zajmujesz, powiedział. Ten temat może być świetnym materiałem do zrobienia habilitacji. I tak 13 stycznia 2011 roku było kolokwium habilitacyjne, które zakończyło się sukcesem. Jakie były dalsze konsekwencje? Dalsze konsekwencje były takie, że w 2010 roku, jeszcze przed obroną, ale już praktycznie przed kolokwium habilitacyjnym, ale już praktycznie monografia była gotowa, już można było przygotowywać się do tego kolokwium habilitacyjnego, zaprosił mnie do swoich ogrodów tym razem i powiedział, jest pewna potrzeba, ponieważ potrzebujemy prawa doktoryzowania na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, dobrze by było, gdybyś chciał się przenieść na Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, gdzie warto zwrócić uwagę, że byłem w dyscyplinie elektrotechnika, a miałem się przenieść do, no w tej chwili, do zarządzania, nauk o zarządzaniu i jakości. Cóż, szefowi się nie odmawia. Nie odmówiłem, ale jak widać, te wszystkie elementy złożyły się w pewną jedną całość, że dzisiaj to dzięki właśnie tym kropeczkom, które wtedy wydawały się takie, nie wiadomo czemu one mają służyć, dzisiaj tą wiedzę, tą habilitację, ale też tą wiedzę wykorzystuje do tego, aby zarządzać, aby wspólnie współzarządzać naszą Politechniką Opolską.